Filip Marfiński przed meczem z Koroną Kielce. Filip, mija mniej więcej teraz miesiąc od czasu, kiedy pożegnaliśmy się z Ligą Konferencji Europy. No i od tego czasu cztery mecze ligowe i na początku przyszło takie małe tąpnięcie, bo był remis z Radomiakiem, była porażka z Górnikiem Zabrze, ale te dwa ostatnie mecze to już takie efektowne, w dobrym stylu wygrane z Krakowią i z Rakowem. No i moje pytanie jest takie, czy te dwie właśnie ostatnie wygrane pozytywnie was nastrajają, że umieliście się podnieść po tym wszystkim na ten taki bezpośredni finisz sezonu? Uważam, że tak, że po Lidze Konferencji zaczęło się to zazębiać właśnie po meczu z Krakowią i z Rakowem. Zaczęliśmy grać wreszcie taką piłkę, jaką chcemy, czyli taką właśnie z polotem. Chcemy strzelać dużo bramek, cieszyć się tą grą. Też mieliśmy przed sobą swoje cele do osiągnięcia, czyli na pewno puchary krajowe w następnym sezonie, co już udało się osiągnąć, ale idziemy po następny cel, jakim jest trzecie miejsce w Ekstraklasie. A myślisz, że wpływ na tę lepszą postawę w tych ostatnich meczach z Krakowią i z Rakowem miało to, że raz, że dostaliście też trochę wolnego od trenerów, mogliście trochę odpocząć po tym bardzo ciężkim okresie gry co trzy dni. No i też przez to, że nie graliście w środku tygodnia ostatnio, mieliście też czas popracować w tygodniu nad pewnymi niuansami, które gdzieś tam w grze mogły trochę gorzej funkcjonować. Szczerze powiedziawszy, dawno nie trenowałem całego tygodnia. I w sumie zapomniałem, jak to wygląda, ale no, masz rację, jest więcej czasu na różne ćwiczenia, na różne takie ćwiczenia taktyczne, typowo pod tego rywala. Wcześniej nie było za bardzo na to czasu. Możemy się dobrze przygotować do meczu, też jak wspomniałeś, to wolne. No, zawsze fajnie jest mieć wolne i to fajnie wpływa na głowę, jeśli wykorzysta się to, wiadomo, z głową. Tyle. A teraz mecz z Koroną. Jakie od tych spotkania się spodziewasz? Bo z jednej strony to są wciąż zespoły, które o coś grają, bo wy o trzecie miejsce cały czas walczycie. Korona wciąż musi gdzieś jeszcze patrzeć za siebie, żeby sobie zapewnić utrzymanie. No i Korona to jest zespół, który na przykład wiosną u siebie nie przegrał żadnego meczu. Wy z kolei gracie lepiej na wyjazdach, ale też tutaj, kiedy Korona przyjechała, no postawiła trudne warunki. Jakiego spotkania spodziewasz się w Kielcach? Szczerze powiedziawszy, spodziewam się ciężkiego meczu dla nas, ponieważ słyszałem, że tam przychodzi cały stadion, jest duża, powiem, pompka na ten mecz i Korona tym meczem może utrzymać się w Ekstraklasie. Myślę, że zrobią wszystko, żeby z nami wygrać lub urwać jakieś punkty. Ale no, ja tak jak wspomniałem, my też mamy swoje cele. Uważam, no, że jesteśmy lepszym zespołem niż Korona i to my będziemy w większym posiadaniu piłki. Tak jak mówiłem, spodziewam się twardego, ciężkiego meczu, mocno fizycznego. Ale myślę, że jak poukładamy sobie wszystko w naszej grze i strzelimy szybko bramkę, to będzie nam po prostu łatwiej. Na te dwie kolejki przed końcem duża wiara jest w zespole, że uda się to trzecie miejsce na koniec sezonu wywalczyć, bo puchary, tak jak wspomnieliśmy, już są pewne. Powiem tak, skupiamy się na sobie, zostały dwa mecze, chcemy te dwa mecze po prostu wygrać i zdobyć 6 punktów. Jesteśmy trochę zależni od drużyny Pogoni Szczecin, która w jakimś z meczów musiałaby urwać punkty, ale tak jak wspomniałem, najpierw musimy wykonać swoją robotę i wyciągnąć maksimum z naszych meczów i potem dopiero możemy patrzeć na resztę i czy ten plan się udał. Ostatni mecz z Rakowem i Filip Marfiński w roli napastnika. Nie jest to dla ciebie zupełna nowość, ale jednak no nie tak często się tam ostatnio pojawiałeś. Jak ty się tam czułeś? No udało się zakończyć z golem, czyli chyba dobrze. Powiem tak, już wspominałem na wcześniejszych wywiadach, że na pozycji numer 9 grałem w juniorach, chwilę dosłownie i na obozie przygotowawczym za trenera Skorży. Nie jest to dla mnie nowość, też lubię strzelać bramki i to poruszanie się wcale nie jest takie trudne.
Na pewno było ciężko dostać piłkę pomiędzy piątką obrońców zawodników Rakowa i z nimi tam walczyć w powietrzu, ale spokojnie, cierpliwie czekałem na swoją sytuację, która przyszła i tylko musiałem zamienić ją na bramkę. Bardzo z tego powodu się cieszę. Tyle. Mówisz, że lubisz strzelać gole. Jak patrzymy na ten sezon, to lubisz strzelać gole głową, bo i z Widzewem, i teraz z Rakowem. To jest jakiś element, nad którym szczególnie mocno ostatnio pracujesz, że te gole z głowy zaczęły wpadać? Powiem tak. Nie. Nie pracowałem za dużo nad grą głową. Bardziej może bym tutaj pochwalił trenera Kikuta za pracę ze mną na siłowni. I może przez to mam trochę większy wyskok i łatwiej jest mi grać tą głową w powietrzu z przeciwnikami. Tyle.